Okej, mi wyskakuje, że jakby jesteśmy na żywca. Napiszę jeszcze do Kamili, czy jesteśmy na 100%. Mam nadzieję, że zaraz nas będzie widzieć. Okej, super. Widać nas, także wybiła godzina 18. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam na kolejnej Żuławskiej Kafejce Historycznej. Ja nazywam się Łukasz Kępski z ramienia Klubu Nowodwórskiego. Mam przyjemność w tym roku prowadzić tegoroczne spotkania. W ubiegłym miesiącu spotkaliśmy się z doktorem Piotrem Prankę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzisiaj spotkanie jakby przedświąteczne. Moim gościem doktora Aleksandra Kleśta-Nawrocka z Muzeum Okręgowego w Toruniu. A temat bardzo przyjemny, bym powiedział. Dzień dobry. Stoliczku nakryj się, czyli krótka historia wyżywienia. Mój gość, specjalista, tak na dobrą specjalistka od historii wyżywienia, historyk, antropolog kultury, etnograf, etnolożka, o tak. Od wielu lat zajmująca się wyżywieniem i recepcją też tej kuchni staropolskiej, przede wszystkim do współczesności. Związana przez wiele lat z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, teraz Muzeum Okręgowe w Toruniu, do tego dochodzą jeszcze projekty chociażby z Muzeum Pałac w Wilanowie i praca nad pierwszą nowożytną książką kucharską z profesorem Jarosławem Dumanowskim. Ola również jakby jest współorganizatorką Festiwalu Smaków w Grucznie, a w prywatnym czasie prowadzi bloga Prowincja od Kuchni. Czy wszystko się zgadza? Super, tak, dziękuję. W zasadzie wszystko się zgadza, wiele rzeczy już jakby jest przeszłością troszeczkę, bo podejmując nowe wyzwania, musiałam ze starych gdzieś tam rezygnować, więc jeśli chodzi o Gruczno, to już od kilku lat jestem tylko obserwatorem zewnętrznym, że tak powiem. Ale Okej, tak, dobra. pracowałam. Słuchaj, Ola, ja zacząłbym chyba od samego tego początku, bo jakby zapowiadając spotkanie z tobą, ja sobie założyłem, że porozmawiamy sobie o tym, co w dawnych czasach jadano, na ile to, co wiesz, jakby my dzisiaj nazywamy kuchnią historyczną, w rzeczywistości jest kuchnią historyczną, ale na sam początek chciałbym ci zadać takie zupełnie inne pytanie. Jakby jeżeli prześledzimy pewnego rodzaju wydawnictwa, historyczne, czy te naukowe, czy popularno-naukowe, mamy wysyp książek związanych gdzieś tam z pożywieniem, wiesz, kuchnia tam pierwszych Słowian, kuchnia staropolska, czy tam co jadano w czasie I wojny światowej. Słuchaj, czym jest w ogóle ta historia wyżywienia i dlaczego na nią nastąpił tak duży boom? Tak, to jest coraz bardziej popularne i mówi się, że ekspertem w zakresie kuchni może być każdy, bo każdy je. Było też przez wiele lat tak, że ta kuchnia w takim naukowym znaczeniu, historia wyżywienia była troszeczkę traktowana po macoszemu, może nie traktowana tak zupełnie poważnie, no, jeśli bierzemy pod uwagę historię polityczną, historię konfliktów, historię wojen i tak dalej, no to wyżywienie, ta kuchnia była czymś taką ciekawostką, była anegdotą, to bardziej ta narracja była wpisana w tak zwaną historię życia codziennego. I w wielu publikacjach dotyczących kultury staropolskiej czy życia codziennego w epoce staropolskiej, ta kuchnia się pojawiała przy okazji i te elementy, te pewne klisze były powielane. Była to taka, no, opowiastka. Natomiast od kilku lat są prowadzone badania na temat historii wyżywienia, historii kuchni, gdzie ta kuchnia i wyżywienie nie są elementem historii gospodarczej, jak to też mogło być wcześniej traktowane, czy historią obyczaju, czy taką historią anegdotyczną, ale kuchnia, kulinaria, sztuka kulinarna była, jest, zaczyna być traktowana jako element, dosyć znaczący element kultury po prostu. Więc ta kuchnia jest już traktowana w badaniach jako świadectwo
pewnych zmian, które zachodziły w kulturze, tak? Już dotykamy, nie tyle opieramy się na anegdotach, opowieściach, pewnych narracjach, co analizujemy też szczegółowe teksty, właśnie teksty kulinarne. Prowadzimy ich analizę, patrzymy na teksty kulinarne, receptury, na zbiory receptur kulinarnych z różnych stron i w ten sposób posiłkujemy się oczywiście dodatkowymi innymi źródłami, ale przez te analizy możemy dużo powiedzieć o kulturze właśnie, ale także o tożsamości, o pewnym dziedzictwie i w ten sposób do tego podchodzić, czyli troszeczkę poważniej, o wiele poważniej niż wcześniej, że nie jest to tylko element, tylko jest to pewna duża część w badaniach nad przeszłością. No dobra, posłuchaj, ale z czego wynika ten taki duży, ja bym powiedział, boom na tą historię wyżywienia, bo jednak jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi zarówno o historyków, jak i powiedziałeś też zawodowych kucharzy, ja bym tak powiedział, o tak, że gdzieś tam wracamy do tej historyczności. Z czego ten jakby ten fenomen tej historii wyżywienia wynika? Myślę, że po latach takiej posuchy trochę, tak? Okazuje się, że ta nasza przeszłość kulinarna może być czymś inspirującym, tak? Że okazuje się, że ta przeszłość, te smaki z przeszłości, te receptury okazują się czymś niesamowicie ciekawym, czymś wręcz nowoczesnym z dzisiejszej perspektywy takiej kulinarnej, bo w ogóle nie tylko historia czy kulinaria historyczne są takim motywem, który jest bardzo popularny i chętnie się do tego coraz szersze kręgi zabierają, ale w ogóle sztuka kulinarna, jedzenie, to taka świadomość tego, co stawiamy na stół, w jaki sposób to przygotowujemy i co to ma oznaczać, jak to o nas świadczy, tak? Bo też tak było w przeszłości. My dużo właśnie możemy powiedzieć, w jaki sposób za pomocą stołu, talerza, biesiady, nasi przodkowie, co chcieli pokazać, co chcieli powiedzieć. No dobra, jeżeli miałbym ci zadać właśnie takie pytanie, to co chcieli powiedzieć nasi przodkowie, powiedzmy w XVI-XVIII wieku, spożywając posiłki i co oni spożywali? Czy ta kuchnia ich różniła się od naszej? Różniła się i to znacznie, z tym, że musimy pamiętać, że jeśli mówimy o, jeśli historyk mówi z taką świadomością o kuchni z przeszłości, no to musi się na czymś opierać, na źródłach historycznych, więc my tak naprawdę mówiąc o kuchni staropolskiej, my historycy, naukowcy, mówiąc o kuchni staropolskiej, mówimy o kuchni z czasów staropolskich, ale receptury XVII-XVIII wieczne, jakie znamy, to są receptury, które były wyprodukowane, że tak powiem, przez elity. Więc mówiąc o dawnej kuchni historycznej, mówimy w dużej mierze o kuchni elitarnej, kuchni ludzi, którzy mieli pieniądze, mieli wyobraźnię, jak te pieniądze wydawać i poprzez właśnie stół, przez potrawy, które podawali dla swoich domowników, ale także no, dla gości, którzy biesiadowali we dworze czy w pałacach, pokazywali swój potęgę swojego dworu, tak? Swoją majętność, znawstwo, obycie w świecie. To jest trochę tak, że stół był taką reprezentacją naszych poglądów, podobnie jak strój czy wystrój wnętrz. To też podlegało modą, to też można było powiązać z jakimiś nawet poglądami politycznymi, tak? Kiedy mamy na przykład zestawienie Sarmaty i XVIII wiek, tak? Tradycjonalista Sarmata w zestawieniu z modnisiem oświeceniowym, który jest zafascynowany nowoczesnością i modą, filozofią francuską chociażby, zachodnią, to są dwa
zupełnie inne obrazy, dwie osobne postacie, ale każda z nich też czymś innym by nas uraczyła, bo Sarmata, u Sarmaty znaleźlibyśmy stół kapiący od przepychu, od wielkiej ilości półmisków wypełnionych po brzegi, które są niezwykle aromatyczne, są zdobione niemalże orientalnymi przyprawami, tak? One pachną, one wyglądają, potrawy nie tyle mają smakować, co też mają wyglądać. To są takie koncepty kulinarne. Dzisiaj też współcześnie się mówi o konceptach, tak, kulinarnych, ale właśnie barok obfitował w takie iluzje, tak, udawanie, coś udaje, coś innego, dania postne, które udają dania mięsne, takie pewne oszustwa, ale świadczące o finezji, o takim znawstwie właśnie kuchmistrza. Natomiast w oświeceniu mamy już do czynienia z pewną zmianą, gdzie taki właśnie modniś oświeceniowy poda nam stół, na którym będą delikatne buliony, gdzie najważniejszy będzie delikatny smak, smak naturalny, gdzie tego naturalnego smaku nie ucisza się wielką ilością przypraw, ale się podkreśla ten smak, czy wydobywa się poprzez to, co poprzez takie delikatne zioła, jak na przykład pietruszka, koperek, więc można powiedzieć, że zarówno smaki z przeszłości, ale także to, w jaki sposób one ewoluowały, może być dla nas zaskakujące. Słuchaj, jeżeli dobrze cię zrozumiałem, to z jednej strony ta kuchnia staropolska to jest ta kuchnia elit, o tej, jak będziemy o tym mówić, czyli ta kuchnia szlachecka. Mm-hmm. Z drugiej strony my również jesteśmy w stanie wyróżnić pewnego rodzaju jakby, czy to pod okresy, czy też różnego jej specyfikę. I teraz, wiesz, ja ostatnio czytałem taki artykuł dotyczący właśnie kuchni w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, że gdzieś tam pojawia się ten wątek, że on dzięki włoskim kucharzom jakby odszedł, czy tam francuskim kucharzom, odszedł od tej mody właśnie tego sarmackiego, suto zastawionego tłustym mięsiwem stołu, na rzecz, byśmy dzisiaj powiedzieli, takiej kuchni delikatnej. I teraz rozumiem, że bo tak jakby z twojej tej wypowiedzi też wynikało, że ta kuchnia oświeceniowa, jej chyba jest, w moim odczuciu bynajmniej, mogę się oczywiście mylić, jest bliżej jej do tej kuchni współczesnej, niżeli tej kuchni staropolskiej. Jak to jest, Ola? No, bardzo, bardzo dobry trop. Właśnie czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego są już tymi czasami, gdzie kuchnia francuska, czy ten model kuchni francuskiej, już wówczas uznawanej za jedną z najlepszych na świecie, takich delikatnych, ekskluzywnych, już się rozwija. Natomiast kucharz Stanisława Augusta Poniatowskiego, Paul Tremot, bo znamy jego nazwisko i też znamy receptury, które po sobie pozostawił, stworzył dla Poniatowskiego taką syntezę kuchni polskiej z francuską, więc w tych recepturach pojawiają się jakieś takie smaki nawiązujące do kuchni tradycyjnej, ale one są takie wydelikacone, tak? To znaczy już jest ta świadomość kuchni też delikatnej, więc nie ma tak zwanych przegięć. Natomiast trzeba, jest też taki motyw u Poniatowskiego obiadów czwartkowych, tak? Mm-hmm. Gdzie tak naprawdę nie jest, jakby ten stół jest pretekstem do tego, nie żeby się najeść, natomiast dlatego, żeby właśnie rozpocząć jakąś rozmowę, żeby ten stół jest miejscem dyskusji i wzajemnych inspiracji, tak, wśród elit. Przepraszam, ja tylko niestety muszę podłączyć się pod prąd, bo wyskoczyła mi ikonka. Okay. Zajmie mi minutkę. To ja w międzyczasie od razu powiem Państwu, którzy nas oglądacie, że istnieje możliwość zadawania naszemu gościowi pytań. Prosimy o wstawianie ich w komentarze. Na sam koniec wykładu postaramy się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Ja widzę, że już tam część pytań się pojawia. Okej, super. Dobra. Słuchaj,
ta kuchnia, o której ty mówisz, to z jednej strony, okej, powiedziałaś o tej kuchni Eli, to tej kuchni staropolskiej, a czy mogłabyś nam podać jakieś takie przykłady, które na tych stołach jednak przykłady dań, które gdzieś na tych stołach szlacheckich gościły? Ja gdzieś bodajże w pamiętniku Francuza, Szasza Ożera, który podróżował po między innymi po Żuławach w czasie wojny polsko-szwedzkiej, napisał, że szlachta na przykład jadła łosie. Teraz jakie takie te potrawy tej kuchni szlacheckiej występowały na stołach? Mm-hmm. Może zacznę od tego, że kiedy przyglądamy się tym książkom kucharskim, były tylko dwie książki, drukowane książki kucharskie z XVII i XVIII wieku. One są zupełnie różne. Pierwsza to jest Compendium Ferculorum, druga Kucharz Doskonały. I czym one obie zaskakują, pomimo swoich różnic, tak? Niezwykłą różnorodnością produktów. Czy to jeśli chodzi o mięso, rodzaj mięs, bo to tak naprawdę czytając o tym, co jest najpotrzebniejsze w kuchni, uświadamiamy sobie, jak bardzo uboga jest nasza dieta, tak? Więc z pewnością u Czernieckiego znajdziemy receptury na łosie między innymi, ale także na żubry, na jelenie, ale bardzo, bardzo dużo drobiu, kapłony, pularde, coś, co zaczyna się u nas jakby przywracać, ale przez wiele, Poczekaj, czy mogłabyś wyjaśnić, czym są te kapłony i pularde, bo nie wszyscy na pewno wiedzą, co to jest takiego. Kapłony to są wykastrowane koguty, które celem tego było po prostu to, żeby one bardzo szybko przybrały na masie. Trzeba pamiętać, że XVII, XVIII wiek to nie jest jeszcze czas chowu przemysłowego, więc to te produkty, to mięso smakowało zupełnie inaczej. Bardzo mało wieprzowiny, bo w stereotypowym taki stereotyp kuchni staropolskiej, że to jest właśnie schabowy i bigos. Nie, tej wieprzowiny było bardzo mało, ale różnego rodzaju, naprawdę różnego rodzaju gatunki mięs się pojawiają, w tym właśnie między innymi łosie. Ale co jest ciekawe, jest bardzo dużo ryb. Coś, o czym my już dzisiaj, być może te ryby troszeczkę wracają, ale no też nasza bioróżnorodność tak, jest zupełnie inna. A te ryby, zwłaszcza ryby słodkowodne, były bardzo popularne i sposób ich przyrządzania, teraz mówię o kuchni barokowej, kuchni XVII-wiecznej, bardzo popularne raki w kuchni, w tej kuchni staropolskiej, ale już nie sam właśnie ten fakt tych poszczególnych gatunków mięs, ale to, w jaki sposób się komponowały z innymi, w jaki sposób komponowano smaki. I tutaj mamy taką ciekawostkę, coś, co właśnie dzisiaj by nas zaszokowało, gdybyśmy mieli spróbować przenieść się o kilkaset lat w czasie, znaleźć się na XVII-wiecznej uczcie, to jak bardzo właśnie ten smak był podkręcany poprzez przyprawy korzenne, imbir, gałka muszkatołowa, goździki, bardzo dużo pieprzu, bardzo dużo szafranu. Szafran i pieprz, takie dwie najważniejsze, ale łączenie tego ze smakiem kwaśnym, to były soki z limonii, czy octy owocowe bardzo często, bo to nie ocet spirytusowy jeszcze wtedy, ale łączenie tego smaku ostrego z kwaśnym i słodkim. Bo co ciekawe, cukier jeszcze w XVII wieku niezwykle droga przyprawa, był przyprawą, był dodawany do mięs i do ryb również. Co dzisiaj niekoniecznie takie słodko-korzenne smaki niekoniecznie kojarzą nam się właśnie z daniami, daniami wytrawnymi, tak? Natomiast w tych opisach, chociażby w pierwszej książce kucharskiej, widzimy bardzo dużo takich zwrotów, żeby ugotować coś w ulepie, czyli w czymś bardzo słodkim. Albo dosładzanie, chociażby przykład, taka potrawa figatelka, figatelle, czyli
tłumacząc to na współczesny język, klopsiki z siekanego mięsa, które były doprawione, dosładzane rodzynkami czy figami. Mhm. Czyli taki, można powiedzieć, że ten obraz i ten smak barokowy jest dosyć odległy od tego, co dzisiaj rozumiemy za kuchnię, smak kuchni polskiej. Takie przykłady, koncepty, o których już mówiłam, tak? Takie Czerniecki daje receptury na, zdradza tajniki, w jaki sposób przygotować na przykład szczupaka, który jest robiony bez, nie dzieląc go, można zrobić go, przygotować w ten sposób, żeby jedna część była smażona, druga była pieczona, trzecia była gotowana na przykład, tak? Więc to są takie ciekawostki. Jedna ryba nieprzekrojona na różne sposoby. Poczekaj, wejdę ci w słowo. Chciałem ci powiedzieć, że ta ciekawostka jest praktykowana na Żuławach, gdzie jest jesiotr. Właśnie w takim... wspaniale, jesiotry. W trzech, jakby tam, pieczony, gotowany i smażony. Tak, tak. I to są te sekrety kuchmistrzowskie, które zdradza Czerniecki w swojej, w swojej książce kucharskiej. Jesiotry, no wspaniałe ryby, tak, które tak naprawdę no, są rarytasem, nie są czymś codziennym, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu można je było z powodzeniem zdobyć. Takie ciekawostki jak minogi, czyli uznawane za ryby, ale tak naprawdę nie są rybami, tylko stworzeniami oczywiście wodnymi, okrągłouste chyba tak to się nazywa, które też na różne sposoby były przyrządzane. Duża fascynacja rakami, które też były do zdobycia i były takim rarytasem i smakołykiem. Co ciekawe, te raki się pojawiają, są popularne jeszcze później w XVIII, w XIX wieku, tylko już w zupełnie inny sposób przyrządzane. Więc no mamy tego typu historie, tego typu smaki, ale są pewne takie świadectwa długiego trwania pewnych potraw, między innymi czernina, która do dzisiaj jest praktykowana na świątecznych stołach. Ja nie jestem miłośniczką czerniny, ale to jest taki przykład pokazujący nam, w jaki sposób zupa z krwi, tak, na gęsinie, czy na gęsiej krwi, czy na kaczej, była przygotowywana właśnie w XVII wieku, bo o niej pisze Czerniecki. Natomiast już w tych książkach XVIII-wiecznych, u Wielątki, w Kucharzu Doskonałym, krew w zasadzie się nie pojawia. Pojawia się tylko w jednym przepisie na w zasadzie na sos do królika. Więc to są tego typu historie, jeśli chodzi o kuchnię czy smak barokowy. A słuchaj, jeżeli miałbym ci zadać pytanie, bo jednak ileś tych książek kucharskich i przepisów w swoim życiu staropolskich przejrzałaś, który z tych przepisów zrobił na tobie największe wrażenie? Powiedzmy sobie szczerze, że tak jakby, wiesz, zastanawiałaś się, jak to można było zrobić i jak to można było jeść. Mhm. Wiesz co, no myślę, że bardzo dużo było takich przepisów. Jak już tysiące przepisów czytasz, czasami po prostu wyobraźnia działała ci już nie tyle na samą myśl o tym, jak wszystko będzie razem smakowało, ale na te poszczególne jakieś rzeczy, które nie były dla mnie dostępne i były czymś trudnym do zrozumienia. Na przykład animella. Animella tak pięknie się nazywa od anime, od siedliska duszy, spożywano ją bardzo chętnie i uznawano też za frykas, zresztą to była taka bardzo zbytkowy produkt, mówiło się, że to zbytek, wielki ciele rżnąć na animelki, bo animelka to nic innego jak grasica, gruczoł, który zanika u ssaka w momencie, kiedy ssak dojrzewa i rośnie, więc to u młodziutkich zwierząt tą animelkę, z młodziutkich zwierząt animelkę się pozyskiwało i miałam okazję jeść taką animelkę przyrządzoną właśnie na słodko, korzennie w Wilanowie podczas takich rekonstrukcji kulinarnych właśnie opierających się na przepisy staropolskie. I? Muszę powiedzieć,
Muszę powiedzieć, że byłam dość rozczarowana. Wyobrażałam sobie, co zgoła inaczej. Okej, okay, dobra. Słuchaj, no to z jednej strony mamy o tej takiej kuchni elit, tej kuchni staropolskiej, no jednak jeżeli popatrzymy sobie na całą historię Polski, w ogóle historię jakby wyżywienia, to jednak to jest kuchnia bardzo wąskiej grupy. A teraz, co jadało większość, a więc no, chłopi czy mieszczanie? Bo to jest jakby też takie pytanie, bo to jest zupełnie chyba inna kuchnia już. Pewnie tak. To, co jadano na wsiach, jeśli chodzi o taką kuchnię ludową, tak, bo do niej też się często współcześnie nawiązuje, jako do takiego otworu historycznego, to tak naprawdę no, trudno jest nam do końca powiedzieć, możemy mówić o jakichś produktach, tak, o jakichś wytworach roli i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o przepisy, to i to, na czym my się opieramy, przeprowadzając analizy, tak, my historycy zajmujący się historią wyżywienia, to trudno to powiedzieć, bo tak naprawdę dopiero XIX wiek się skłania w ogóle ku kulturze ludowej i etnografowie, którzy wychodzą w teren, zbierają informacje, natomiast bardziej ich zajmowały pieśni, stroje, obyczaje, a ta sfera związana z przygotowywaniem posiłków jest dosyć marginalnie opisana, tak, jeśli chodzi o wiek XIX i kulturę ludową. U Kolberga, czyli taki najbardziej jakby znany przykład prac polskiej etnografii, w zależności od regionu, który on opisywał, widzimy różnice, tak, jeśli chodzi o pożywienie, tylko że to też jest tak naprawdę traktowane bardzo po macoszemu. I te dania, do których dzisiaj się odnosimy jako dania regionalne czy tradycyjne, bardzo często nie znajdziemy na nich przepisów w literaturze, bo one są po prostu w pamięci, tak? Bo zazwyczaj to były dania bardzo proste, podstawowe. Po prostu dziewczyna, która wychodziła za mąż, zakładała rodzinę, musiała już z tą wiedzą w głowie przechodzić do swojej nowej rodziny i tam już po prostu gotować. Nie było zapisywania, to też nie do końca tak, jeśli mówimy o tym języku kulinarnym, o recepturach, no to mówimy zawsze o tych sferach piśmiennych i potrafiących czytać. Więc wszystko się zmienia w drugiej połowie XIX wieku, kiedy tak naprawdę literatura kulinarna bardzo się rozrasta i jest już domeną nie mężczyzn, bo wcześniej była domeną mężczyzn, a od XIX wieku jest to już domena kobiet i faktycznie można powiedzieć, że już od tego czasu rozwój literatury kulinarnej jest bardzo, bardzo idzie do przodu to wszystko. Każdy region, większe miasto ma swoje wydawnictwa kulinarne i te książki też się mocno specjalizują. Słuchaj, to jeżeli już jesteśmy przy takiej kuchni quasi chłopskiej, przy tym wszystkim, ty przez pewien czas zajmowałaś się również po części kuchnią menonicką. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Słuchaj, nasz wspólny znajomy, to jest moje takie pytanie, nasz wspólny znajomy Wojtek Marklewski, on zawsze powtarza, że kuchni menońskiej jako takiej specyficznej, wyodrębnionej nie ma, że to jest pewnego rodzaju fusion. I czy ty się z tym zdaniem zgadzasz, że to jest jakby miks różnych potraw kuchni z różnych stron świata? Wiesz, no trudno by mi się było nie zgodzić z mistrzem Marklewskim, tak? Natomiast ja jakby zajmowałam się tą kuchnią menonicką w momencie, kiedy mieszkałam przez kilka lat w Dolinie Dolnej Wisły, okolice Gruczna, miejscowość Chrystkowo, gdzie jest zabytkowa piękna chata z XVIII wieku, gdzie rzekomo mieszkali menonici i tam odbywało się bardzo dużo działań, zresztą też napisaliśmy razem z mężem o tym artykuł, w jaki sposób ta tradycja przerwana, tak? No bo to w sposób naturalny, tam menonitów od czasu wojny nie było, oni zresztą się niespecjalnie asymilowali, a dzisiaj jest to wykorzystywane właśnie w celach, nie wiem, rozwijania turystyki kulinarnej,
i w jaki sposób ta menonickość też w smakach jest przywoływana. Ja oczywiście czerpałam z tej wiedzy Wojciecha Marchlewskiego, ale także Gruczno odwiedzali menonici, którzy mieli takie pielgrzymki, menonici z Holandii i z Kanady, którzy przez Dolinę Dolnej Wisły przejeżdżali w trakcie swoich pielgrzymek i też z nimi rozmawiałam, nawet prosiłam kiedyś na trakcie takiej imprezy weekend z menonitami w Chryskowie jedną panią, żeby przygotowała nam jakieś danie typowo menonickie. I cóż ona przygotowała? To taka jest ciekawostka pokazująca, że czasami ta kuchnia nie ma paszportu. Mianowicie kwiaty czarnego bzu, które akurat wtedy kwitły, bo to był czerwiec, w cieście naleśnikowym i usmażone właśnie jak naleśniki. I przedstawiła to jako coś właśnie menonickiego. Więc ja myślę, że bo faktycznie, no, czy jest kuchnia katolicka? Menonici to jest, mówiąc o menonitach, mówimy o pewnej religii, ale też o pewnych ludziach, którzy się osiedlają na jakimś terenie i którzy wprowadzając, nawet się nie asymilując jakoś super specjalnie, ale wprowadzają pewne zmiany, podglądają się ludzie wzajemnie i wzajemnie od siebie czerpią, tak? Więc chociażby to, że te sady, jabłonie, śliwki, to wszystko, co mówi się w Dolinie Dolnej Wisły, że zawdzięczamy menonitom, więc wszelkiego rodzaju przetwory owocowe, ale także ta nawiązywanie przy serowarstwie, tak, do tej spuścizny menonitów. Myślę, że to są takie rzeczy, które były wykorzystywane dosyć mocno. Natomiast jak się przejrzy książkę kucharską właśnie napisaną przez Wojtka Marchlewskiego, no to widzimy, że faktycznie te dania są bardzo zróżnicowane i mogą pochodzić faktycznie z różnych stron świata i mamy taki miks. Nie jest to coś szczególnie jakby unikatowego, tak? Okej, słuchaj. Ola, trochę nawiązałaś do kolejnego pytania, o które chciałem ci zadać, bo z jednej strony mamy tę kuchnię historyczną, ty też powiedziałaś o festiwalu w Chryskowie, powiedziałaś o tych działaniach jakby społecznych, a więc z jednej strony ten turyzmem związany z menonitami, tym budowaniem pewnego rodzaju produktu turystycznego, ale też jakby ty miałaś styczność z pewnego rodzaju w swoich pracach naukowych, z działaniami pokazującymi, na ile ta kuchnia historyczna, o której mówi się w restauracjach, że to jest restauracja staropolska, albo to jest typowe jadło chłopskie. Na ile ona w rzeczywistości jest historyczna? I wiesz, jakby, no to jest moje takie podstawowe pytanie. Czy to, czym nas raczą współczesne restauracje, uważają za dania historyczne, czy też jakby staropolskie lub chłopskie, w rzeczywistości jest tymi daniami staropolskimi czy chłopskimi? Wiesz co, no ja sobie takie pytanie zadałam, kiedy prowadziłam badania do mojego doktoratu i to opisałam też w swojej książce, bo z jednej strony prowadziłam badania nad tekstami historycznymi XVII-XVIII wiecznymi, a z drugiej strony interesowało mnie takie potoczne wyobrażenie tego, czym jest kuchnia staropolska i skąd ludzie czerpią też wiedzę, czym się inspirują, tak mówiąc, bo tych zajazdów staropolskich, kaczm staropolskich, restauracji w każdym większym, mniejszym miasteczku, która oferuje dania kuchni staropolskiej, no tego jest mnóstwo. I faktycznie no, można powiedzieć, że te rzeczy, które tam można skosztować, no to w większości są to może nie staropolskie, ale takie swojskie, znane, oswojone domowe jedzenie. Dlatego, ale jest też coś takiego w tym potocznym wyobrażeniu kuchni staropolskiej, że to jest po prostu coś znanego, coś niezmiennego. Czyli to, że tak jemy, bo tak jadła nasza mama, tak jadła nasza babcia, to znaczy, że to jest niezmienne i tak na pewno wcześniej też jedli ludzie. To jest bardzo często powtarzany schemat. Natomiast ja te badania prowadziłam wiele lat temu i myślę, że od tego czasu... Nie przesadzaj!
od 2007 do 2013 roku. I myślę, że w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o nasze wyobrażenie potoczne, ale też takie naukowe i profesjonalne, ta wiedza na temat tego, jaka była kuchnia dawna, czym jest kuchnia staropolska, bardzo dużo się zmieniło. Po pierwsze, my docieramy do coraz większej liczby źródeł, które nam jeszcze większy ten obraz przekazują, ale my, jakby, tak wydaje mi się, że badacze zajmujący się tą kuchnią dawną nie zamykają, nie zabierają tej wiedzy tylko dla siebie. To nie jest tylko dla akademii i sztuka dla sztuki, tylko że z tą wiedzą akademia wychodzi, tak? I tu jest rola współpracy, na przykład z takimi ośrodkami jak Muzeum w Wilanowie, bo ja tutaj zaraz pokażę takie książki, które są wydawane, tak? Krytyczne edycje dawnych książek kucharskich. Są wydawane przepięknie przez Wilanów z odpowiednim krytycznym komentarzem, czyli z wyjaśnieniem, co tak naprawdę, czytając te przepisy, znajdujemy w tych książkach. I co ciekawe, do tych książek sięgają kucharze. I coraz większa grupa kucharzy, szefów kuchni, zaczyna pełnić taką rolę jak w przeszłości, bo w przeszłości też mówimy o roli kucharza, kuchmistrza, czyli człowieka, który ma misję i który zdradzając te sekrety przekazuje nie tyle receptury, ale pewnego rodzaju wartości i niezbędną wiedzę o kuchni, ale też o świecie i o dobrym guście. I kuchmistrzowie polscy, współcześni, świetnie się już orientują. Jest grupa takich kucharzy, rekonstruktorów, którzy się specjalizują w kuchni historycznej i świetnie wyczuwają to, w jaki sposób można zrealizować to, co jest napisane na stronach tych 17-18-wiecznych dzieł. Więc myślę, że ta świadomość wzrasta i też zaciekawienie, tak? Takie chęć pokazania czegoś, co faktycznie było i opowieści o tym. No bo my przez długie lata nie mieliśmy tej wiedzy. To tak naprawdę są młode badania, takiej szczegółowej i specjalistycznej, więc trudno było skądś brać wiedzę poza tymi anegdotami, tak? Natomiast teraz ci kucharze, którzy się zabierają za kuchnię historyczną, robią to świetnie. Okej, okay, dobra, słuchaj, ja jeszcze mam takie, bo jakby z jednej strony no, na pewno ta wiedza ewoluowała od 2013 roku, jak powiedziałaś, to widać też jakby poprzez chociażby programy popularno-naukowe, gdzie ta historia wyżywienia, ci kucharze się pojawiają również, ale czy nie masz wrażenia, że z jednej strony to jakby to jest wąska grupa osób skupiona jakby w dużych ośrodkach miejskich, co nie? I czy nie masz jakby wrażenia, że jednak gro tych takich powiedzmy zajazdów karczem, o których mówimy staropolskich, to jednak jest gdzieś jakaś chatka postawiona przy drodze jakiejś tam esce czy tamten, wielki szyld, oczywiście strzecha i napisane karczma staropolska. I na ile taki, powiedzmy, taka osoba z takiej karczmy w rzeczywistości czerpie, a na ile to jest jakby ciągle mówimy o czymś, co jest, tak jak kuchnia staropolska była kuchnią elit, tak teraz te przywracanie to również jest ten wątek związany z elitami. Wiesz co, myślę, że to jest taka budząca się świadomość, to jest jeszcze oczywiście dużo rzeczy do zrobienia, ale no porównując sobie na przykład, nie wiem, naszą wyprawę do Francji czy do Włoch, jak idziemy do jakiegoś regionu, idziemy do restauracji, to większość kucharzy albo kelnerów nawet, którzy przynoszą ci potrawę do stołu, to są w stanie coś opowiedzieć, tak? I to chodzi o to, że sprzedają w ten sposób pewną historię, historię regionu, historię produktu, i świetnie to ubarwiają. U nas myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Jeśli w takich zajazdach jest uczciwa kuchnia, wiesz, domowa, gdzie jest wysokiej jakości produkt i ktoś potrafi opowiedzieć o tym i wie, co nam podaje, no to nie jest jeszcze źle, ale
myślę, że też małe ośrodki coraz pojawiają się te restauracje, te miejsca, które są świadome historii, jeśli ta historia tam była, tak? To znaczy przeglądałam chociażby menu restauracji w Mały Holender, tak? I to mnie urzeka, tak? Że mamy menu, które jest jakąś opowieścią. To znaczy jest świadomość tego, co podajemy, jest świadomość tego, jak przepisy, jak potrawy, które się znajdują na tej karcie, skąd się biorą, tak? Myślę, że jest to przemyślane, tak? Myślę, że jak na przykład akurat kucharze, z którymi ja gdzieś tam współpracowałam, robiąc różnego rodzaju projekty, tak jak Maciej Barton, który też jako kucharz, kuchmistrz, ale się zainteresował historią nie tylko na tyle, żeby gotować w sposób historyczny i czerpiąc, ale też żeby robić doktorat z historii kuchni. Czy Bogdan Gałązka, niesłychana postać, charyzmatyczna, która w Malborku robiła przepiękne, smakowite rzeczy. Czy właśnie Wilanów i Maciej Nowicki, czy nawet takie bardzo popularne osoby jak Karol Okrasa, który nie jest historykiem, ale łamie te przepisy i co jest ciekawe i co nie tyle jeśli chodzi, nie tyle w środowisku kucharzy, ale też w środowisku, nie wiem, kół gospodyń wiejskich, liderów, już jakby nie mówiąc tylko tej kuchni elitarnej staropolskiej, ale też tej regionalnej, tradycyjnej, że dostrzega się potrzebę konsultacji z etnologami, z historykami, że wzajemnie sobie tłumaczymy pewne rzeczy. Bo to nie jest tak, że historyk jest taką osobą, która przeczyta ileś tam przepisów i wie wszystko, bo to nie jest tak. Nawet piszę teraz taki artykuł o tym, że potrzebny jest tutaj romans teorii i praktyki. To znaczy zupełnie inaczej widzę nawet swoje rozumienie kuchni dawnej, tych receptur, tego całego obrazu w momencie, kiedy mam za sobą dużo rozmów z kucharzami, kiedy uczestniczyłam w jakichś warsztatach, tak, gdzie coś próbowałam nawet zjeść, tak? I myślę, że też dla kucharzy jest zupełnie inne podejście do receptury w momencie, kiedy porozmawia z historykiem, kiedy czasami to są takie dosyć mocne rozmowy, długie, zawiłe, ale myślę, że to przynosi niezwykły skutek, tak? I że po prostu jest to ciekawe, ale wzajemnie musimy się słuchać i czerpać od siebie, żeby zrozumieć. Wiesz co, powiedziałaś dwie bardzo fajne rzeczy. Z jednej strony ten dialog taki interdyscyplinarny i to przekucie, że historyk jednak patrzy na świat poprzez pryzmat źródeł, które nie zawsze są jakby tożsame z rzeczywistością i to jest bardzo ważne, ale i to nie tylko w przypadku historii wyżywienia, zresztą ostatnio miałem taką fajną rozmowę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego, jak dbać o zabytki, że ten dialog konserwator, historyk, właściciel, on powinien być czymś stałym. Z drugiej strony to, co też powiedziałaś, to co jest bardzo ważne, czyli ta, z jednej strony mamy danie i opowieść skonstruowana wokół niego, to też na początku zwróciłaś uwagę, że ta historia wyżywienia to już nie tylko jest tylko to, co jest na talerzu, ale również wszystko, co jest związane obok tego. I no to jest naprawdę niezwykle ważne, te dwie rzeczy, o których ty wspomniałaś. Ola, ja mam jeszcze takie pytanie, no bo jednak ja będę drążył temat tej kuchni chłopskiej. Przede wszystkim dlatego, że wiesz, jakby podróżując gdziekolwiek i wchodząc do jakichś takich gospod, która gdzieś tam serwuje typową kuchnię chłopską i nagle dostajesz dwie białe kiełbasy, do tego nawalone cebulą i nagle zastanawiasz się, czy albo widzisz potem jakaś karkówka chłopska, albo coś i zaczynasz się zastanawiać, okej, no dobra, no to z jednej strony mamy ten obraz tych chłopów, którzy są biedni, jeżeli popatrzymy chociażby czy na kongresówkę, czy koalicję, bo jakby specyfika chłopów na Żuławach jest troszkę inna, czy też jakby w zachodniej Wielkopolsce, bo tutaj jakby trochę inaczej to wyglądało, ale no, to oni mieli aż tak dobrze, że
jedli te wieprzowiny, to wszystko, te białe kiełbasy. I nagle się, wiesz, człowiek zadaje sobie pytanie, okej, czy to jest naprawdę kuchnia chłopska? Mogłabym powiedzieć, że oczywiście, że nie, tak? Ten obraz kuchni chłopskiej, jaki nam się wyłania z literatury tej etnograficznej, z tych badań, które były prowadzone, czy to to, co wspominałam, XIX wiek i Kolberg, czy w poszczególnych regionach już inne późniejsze badania, nie wiem, w Kujawsko-Pomorskim, tutaj Ziemia Dobrzyńska, co profesor Karwicka robiła, no to już są badania lata 60., 70., czy to mówię teraz o tym, co mi jest jakby najbliżej, gdzie ja też sama prowadzę jakieś swoje działania i badania. Czy kuchnia wielkopolska, gdzie mamy kulturę ludową bursztyn i tam się już rozdziały poświęcone kuchni pojawiają, to ten obraz jest jakby zgoła inny, tak? To znaczy, ale myślę, że to też jest z jednej strony świadomość konsumenta, który idzie i wie, co chce dostać, tak? Bo może, a tutaj jest knajpa chłopska, to pójdę sobie na karkówkę, bo tego oczekuje i to ma i dlatego to jakby trwa. Albo też świadomy konsument, który chce zjeść coś lokalnego i tradycyjnego. I coraz więcej też, wydaje mi się, miejsc takich powstaje. Już nie takich, które rekonstruują jeden do jeden, ale inspirują się ze świadomością tego, czym się charakteryzowała kuchnia regionów. Ja mam takie doświadczenie przy współpracy z kołami gospodyń wiejskich, które uwielbiam, bo często jest tak, że jestem zapraszana właśnie jako ekspert, bo jest pomysł na to, żeby wpisać jakiś produkt, jakąś potrawę na listę produktów tradycyjnych i zaczyna się dyskusja. Pani wiedzą, że chcą coś zrobić, a na przykład nie do końca wiedzą co, więc robimy burzę mózgów, ale ja mówię, ale wykreślmy pierogi, kiełbasę i okazuje się, że tak naprawdę one często nie doceniają, ale zaczynają po naszych rozmowach i warsztatach doceniać tych potraw takich bardzo prostych i oczywistych, które nie mają przerwanej tradycji, one cały czas są praktykowane z pewną świadomością, jak na przykład szlachetna poleweczka z maślanki w okolicach Turku w Wielkopolsce. Coś tak zwyczajnego, ale jednocześnie kultywowanego i co piątek podawanego na stole, tak, bo potrawa postna. Ale nigdy by panią nie przyszło do głowy, żeby ten właśnie taki podstawowy produkt, prosty, można powiedzieć prymitywny, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby na niego wskazać, tak? Oczywiście my przepracowałyśmy to wszystko, one się zgodziły, wszyscy się z tym utożsamiały, bo to niosło ze sobą jakiś przekaz, są świetne do tego historie i na przykład takie potrawy się już pojawiają w lokalnych jakichś restauracjach czy barach mlecznych prowadzonych przez spółdzielnie na przykład socjalne. Więc są takie przykłady, gdzie mamy produkt lokalny, gdzie mamy nazwę regionalną, lokalną, bo to też jest, wchodzi do tego język, mówienie o tej potrawie i opowieść, bo okazuje się, że my jako eksperci, przynajmniej w tym, od tej strony takiej etnologicznej, ja nigdy nie chcę nic narzucać, ja chcę po prostu gdzieś tam pociągnąć za jakiś sznurek, który wywoła fale takich nieuświadamianych właśnie wspomnień, wartościowania, opowieści. I wydaje mi się, że takie poszukiwania i pokazywanie też, że coś, co jest zwyczajne, może być niezwykle atrakcyjne, też w tej ewentualnej późniejszej dla turystyki kulinarnej, dla tworzenia marki, regionu, że tutaj właśnie jest odwoływanie się do dziedzictwa, które jest takim słowem bardzo chętnie wykorzystywanym przy promocji, że właśnie wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby takich rzeczy szukać i żeby je podkreślać. I czasami w niektórych przypadkach to już jest ostatni dzwonek, tak? Bo ale to też zależy od liderów takich lokalnych, którzy wiedzą, że na przykład na tym im zależy.
To też jest to, znowu jakby zwróciłaś uwagę na ten dialog historyk i ta społeczność i liderzy. To też jest jakby cały czas. Słuchaj, zmierzamy powoli do końca. Ja przypomnę, że mogą Państwo jeszcze zadawać pytania na Facebooku Oli. To ostatnie pytanie będzie związane jak najbardziej z Nowym Dworem Gdańskim. W związku z tym, że jesteś zaangażowana w projekt Muzeum Toruńskiego Piernikarstwa, na czym polegają te związki Nowego Dworu, dawnego Tigerhofu z Toruniem? No właśnie, kiedy mówimy o badaniach nad jedzeniem, tymi elementami kulinarnymi, pojawia się nam dużo wątków jeszcze poza kulinarnych. Przykładem tego jest właśnie piernik. Coś, co ma długie trwanie od średniowiecza do współczesności w Toruniu, z którego do Państwa mówię, ten piernik jest właśnie takim relikwiem staropolskiego, barokowego smaku. Ale poza tym, że miał swoją funkcję kulinarną, miał też funkcję poza kulinarną, był też produktem ozdobnym, piernikiem dekoracyjnym. Więc jak przyjdziecie Państwo do Torunia i kupicie taki piernik figuralny, który jest bardzo twardy, to pamiętajcie, że to nie jest piernik przeznaczony do jedzenia i choć bardzo kusi, lepiej postawić go na półce, żeby był jak najdłużej. Takie pierniki wykonuje się specjalną techniką. Potrzebne są do tego trzy rzeczy. Ciasto piernikowe, dojrzewające najlepiej. Mistrz, który potrafi to ciasto doskonale wygnieść i zmiękczyć, że tak powiem. I potrzebne są formy. Formy, z których się te pierniki i te kształty wyciska. I właśnie miejscu, w którym pracuję, w Muzeum Toruńskiego Piernika, który jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu, pokazujemy na wystawie przede wszystkim, to jest najważniejsza i najbardziej cenna rzecz, jaka w naszych zbiorach się znajduje, formy piernikarskie. Prowadziliśmy projekt, moi koledzy Krzysztof Lewandowski i Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, projekt, w którym opracowywane były wszystkie formy, które znajdują się w naszych zbiorach i właśnie częścią tego naszego zbioru są formy, które zostały pozyskane w 1912 roku z Nowego Dworu Gdańskiego i one są dosyć szczegółowo opisane w katalogu, który Państwu pokazuję. Tutaj też dzięki uprzejmości Twojej, Łukasz, pozyskaliśmy też informacje na temat warsztatu piernikarskiego, z którego te formy pochodzą. To jest warsztat XIX-wieczny, rodzinny. Podobnie jak rodzinna była też rodzinne firmy w Toruniu. No niezwykłe formy, bo pochodzące z XVII i z XVIII wieku. Je wszystkie możecie Państwo zobaczyć i przeczytać o nich w tym doskonałym, przepięknym katalogu, który napisali moi koledzy z pracy, ale także na wystawie czasowej, która jak tylko uwolnią muzea, serdecznie Państwa zapraszam, my do końca roku 2021 tą wystawę pokazujemy, więc formy z Nowego Dworu Gdańskiego prezentują się też na tle form z innych ośrodków piernikarskich. Także serdecznie Państwu polecam coś, co nas łączy, to może być piernik i może to być początek jakiejś świetnej współpracy, bo tych takich elementów nawet regionalnych, które łączą kujawsko-pomorskie i Wasze okolice, można znaleźć wiele, tak? To są i te elementy menonickie, i rzeka, i przede wszystkim pierniki. Super, ja tylko jeszcze powiem Ci jedną rzecz, że w momencie, kiedy zadzwoniliście do mnie i spytaliście się o pierniki, formy piernikarskie z Nowego Dworu Gdańskiego, to ja rozpocząłem, jakby wiesz, długie poszukiwania. Skończyło się na tym, że właściciel firmy, Dawid Schellenberg, jakby trafił do filmu Duchy Nowego Dworu Gdańskiego, które robiliśmy na 450-lecie, także trochę tych materiałów już zebraliśmy. I to też pokazuje, że fajny jest ten dialog, jakby wiesz, że wymiana doświadczeń, rozmowa tu i to jest naprawdę super. Słuchaj,
Przechodząc już jakby do finału, ja przejdę do pytań. Pan Arek pyta się, które książki związane z kuchnią historyczną są godne polecenia? Myślę, że tutaj taka bibliografia mogłaby być dosyć bogata. Jeśli chodzi o takie wydawnictwa źródłowe, no to polecam z całym przekonaniem serię Monumenta Polonie Culinaria, to jest wydawnictwo Muzeum Pałacu w Wilanowie. Między innymi to jest pierwsza książka Kompendium Ferculorum z XVII wieku, XVIII-wieczny kucharz doskonały, którego już pokazywałam. I one są tak wszystkie wydane w takim pięknym albumowe, to są takie piękne albumowe wydania, więc tu mamy samo takie, że tak powiem, mięso historyczne, czyli źródło. Oczywiście fantastyczny projekt, który się zakończył, to są receptury rozproszone, bo oczywiście łatwo jest wydać, opracować jedną książkę, która jest w całości, ale o wiele więcej pracy wymaga poszukiwanie tych receptur, przepisów w innych źródłach, bo to nie tylko książki kucharskie, ale to są poradniki gospodarskie, kalendarze, poradniki medyczne, to są poradniki botaniczne, różnego rodzaju, naprawdę różnego rodzaju literatura. Ja polecam oczywiście moją książkę Kucharz doskonały, historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, gdzie piszę i o tych współczesnych wyobrażeniach, o tym, co jest naszym źródłem wyobrażeń dawnej kuchni, ale też pokazuje, że kuchnia staropolska to nie jest coś stałego, jednoznacznego, ale ona podlegała zmianom, modom, wpływom obcym i tak dalej. No myślę, że naprawdę mogłabym dużo mówić tutaj o takiej literaturze, nie wiem, oczywiście ja tutaj zapraszam do kontaktu, jeśli byłby ktoś zainteresowany. Powiem jeszcze, że bo teraz odkąd pracuję w muzeum, też prowadzę takie badania na temat pierników, przepisów piernikowych i około piernikowych przepisów z piernikami i no fantastyczne jest to, że mamy dostęp do źródeł, do starodruków, niekoniecznie musząc odbywać dalekie podróże, bo bardzo duża baza tych źródeł znajduje się w bibliotekach cyfrowych i taką największą chyba bazę ma Biblioteka Polona, Biblioteka Narodowa online, czyli polona.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo od Kompendium Ferculorum po książki późniejsze, 19-20-wieczne. No, myślę, że mogłabym tutaj się jeszcze długo produkować, ale gdyby była taka potrzeba, żeby coś konkretnego polecić i pomóc, to jestem do dyspozycji. No dobra, pan Krzysztof, dziękuję za tę ci odpowiedź. Pan Krzysztof pyta, pan Konrad, przepraszam, pyta się, czy gdzieś jeszcze praktykuje, czy są jakieś miejsca, gdzie praktykuje się te staropolskie przepisy? Czy mogłabyś podać jakieś przykłady, a ja w międzyczasie zapalę światło. Okej. No myślę, że z takich najbardziej reprezentatywnych, tak, to są to jest Wilanów, ale też są kucharze, którzy się tym inspirują i nie tyle tworzą w duchu takiej historycznej konstrukcji, co inspiracji i takich kuchmistrzów jest coraz więcej. Często są to kucharze znani z programów kulinarnych, gdzie może nie całe menu jest opracowane na bazie staropolskich receptur, ale poszczególne elementy. No w Toruniu też są tego typu miejsca, między innymi inspirują się historią na przykład w restauracji Monka, Paweł Zasławski, z którym też współpracowałam, ale to jest tak, że często zaczyna się to odtwarzanie czy inspirowanie kuchnią po właśnie spotkaniach, tak? Myślę, że takich osób jest coraz więcej. Dobrze, dziękuję. Słuchaj, pytanie od pana Marka. Jak wyglądały karczmy w czasach staropolskich? To już jest chyba bardzo specjalistyczne pytanie. Tak, to jest bardzo specjalistyczne pytanie. Po karczmach, o karczmach dużo wiemy na przykład dzięki
obcokrajowcom, którzy podróżowali po Rzeczpospolitej, i okazuje się, że te karczmy to nie były takie jadłodajnie, jak nam się dzisiaj wydaje, tylko bardziej miejsca, gdzie można było się ewentualnie napić i przespać, ale wcale nie były to hotele czterogwiazdkowe. Ale myślę, że takich opisów należałoby szukać właśnie w literaturze takiej podróżniczej. Chyba kiedyś pisał też o tym, wiesz kto, jest taka książka o karczmach Baranowskiego, jeszcze z lat 60., także jakby... Tak. On i o w ogóle mówię, jeszcze mówi o karczmach. Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, bo oczywiście mówiąc o jedzeniu, nie można zapominać o napitku, tak, bo tutaj to też jest taki element tych badań nad wyżywieniem i piciem. I też w szkole Jarosława Dumanowskiego, czyli w tym naszym Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, z którego to wszystko jakby się wykluło i zaczęło, też powstała praca między innymi o historii kulturowej wina francuskiego w Polsce. I to serdecznie też polecam, też jest wydana w Wilanowie w serii Silvarerum, ale także praca fantastyczna Marty Sikorskiej, Smak i tożsamość, która nawiązuje do niemieckojęzycznej literatury kulinarnej. Więc tak naprawdę ten obszar badań i inspiracji można znaleźć w wielu jeszcze pracach. Trochę jakby podałaś już pomysły na kolejne spotkania. Dobrze, posłuchaj, ostatnie pytanie jest takie, pan Maciej pyta się, czy można kupić gdzieś jeszcze twoją książkę, Kucharz Doskonały. Myślę, że warto sprawdzić w internecie, jeśli byłby problem, to mam jeszcze kilka egzemplarzy autorskich, więc można do mnie napisać, czy przez Facebooka, myślę, że najlepiej się kontaktować Facebookiem. Dobrze. Ja w takim razie bardzo chciałbym Ci podziękować za dzisiejsze spotkanie. To naprawdę była taka pouczająca rozmowa i też to, co kilka razy podkreślałem, pokazałaś jedną bardzo fajną rzecz, że oprócz tej rozmowy o tej historii wyżywienia, o tej strony merytorycznej, zwróciłaś uwagę na bardzo ważny czynnik, a mianowicie dialog. Dialog pomiędzy historykami, kucharzami i pokazanie tego, że dzięki temu można coś zrobić. Dialog między kołami gospodyń wiejskich, a historykami, etnografami. I to też pokazuje, że jeżeli jakby będzie się wzajemnie słuchać, będzie się chciało coś zmienić, no to te badania historyków, powiedzmy nasze badania, one przełożą się też na taką praktykę życia codziennego, a oprócz tego przyczynią się również do rozwoju turystycznego. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję również Państwu. Widzimy dziękuję się w bardzo. Widzimy się w przyszłym miesiącu. Mój gość będzie już trochę inny temat, ale o nim już jakby w trakcie tygodni poświątecznych, także do usłyszenia i dziękuję bardzo. Do zobaczenia.